Przede wszystkim, dzisiaj przedstawiam przepowiednię jasnowidza jackowskiego dotyczącą Benjamina Netanyahu, a więc premiera Izraela. No właśnie, co planuje zrobić tutaj premier Izraela? O tym wszystkim w dzisiejszym, w dzisiejszym filmie. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję, przepowiedni Snowidza dotyczącą premiera Izraela, Benjamina Netanyahu. Jak wiemy, niedawno został wybrany ponownie na stanowisko premiera Izraela. I co tutaj myśli Benjamin Netanyahu na temat przyszłości świata? Niejako Jasnowic Jackowski wszedł w umysł praktycznie premiera Izraela e, no dzięki takiej umiejętności telepatii. E, oczywiście jest to wizja przepowiednia, to nie oznacza, że właśnie w ten sposób musi myśleć premier Izraela. Natomiast Jasnowic Jackowski powiedział w ten sposób, tak jeśli chodzi o tutaj Benjamina Netanyahu, że on boi się nieobliczalności Rosji, że boi się trzech rzeczy. Myśli, że zapanuje praktycznie tutaj wielki głód, że Będą wielkie niedobory na świecie, że e, tak, e, tutaj e, praktycznie e, ma poczucie obawy. Że jeśli chodzi o, Rus o Rosję, tak, to faktycznie yy, Rosja może podsunąć jakieś rozwiązanie w tej sytuacji dotyczącej yy, na świecie, tak? Dotyczącej faktycznie tego konfliktu Rosja kontra Ukraina. No i to rozwiązanie może być niekorzystne dla świata, tak? Yy, a więc tutaj Benjamin Netanyahu boi się nieobliczalności Rosji, boi się trzech rzeczy. Myśli, że zapanuje wielki głód na świecie, wielkie też niedobory na świecie, tak? Wielkie też niedobory na świecie to miałbym właśnie myśleć, premier Izraela. No, muszę powiedzieć w ten sposób, no, też jest ciekawa ta wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego, bo na przykład ostatnio Komisja Europejska przyjęła, e, tak, możliwość sprzedaży mąki ze świerszczy w krajach Unii Europejskiej, tak, e, a więc, e, no, pójdziesz do piekarni, będziesz kupować chleb, e, czy po prostu bułki, okaże się, że to pieczywo nie jest zrobione z tradycyjnej mąki, tylko z mąki ze świerszczy, no, a być może, e, tak, to powie, no to jest w krok praktycznie jakby ukłon dla Azji, no bo to są takie przysmaki praktycznie z Azji, natomiast to może się po prostu okazać, że w przyszłości będzie taki, taka bieda, taka, taki głód, że ludzie nie będą patrzeć, czy ta mąka to jest mąka po prostu z pszenicy, czy to jest po prostu mąka ze świeższy, byle po prostu cokolwiek było w sklepie, no oby taka sytuacja nie miała miejsca, tak? Natomiast właśnie Netanyahu miałby w ten sposób myśleć, miałby się obawiać praktycznie trzech rzeczy i też ma się oba, oba, obawiać tutaj nieobliczalności Rosji, tego, że Rosja właśnie jest nieobliczalna, jest praktycznie zdolna do wszystkiego, tak? Eee, no, oczywiście to, co robi Rosja, to potępiam, tak? Ukraina powinna być niezależna, niepodległa. Natomiast no, nie wiemy tak naprawdę, czy ta wojna, która ma miejsce teraz atak Rosji na Ukrainę nie przekształci się w konflikt nuklearny, czy na przykład Rosja nie zniszczy elektrowni atomowej znajdującej się na terenie Ukrainy. No i stąd może wynikać ta obawa, tak? Trzeba pamiętać, no bo niektórzy myślą, że jakby politycy, którzy są na świeczniku, to oni tylko są światem, niczego się nie obawiają, no też mają po prostu pewne obawy. Natomiast czy świat dzisiaj jest praktycznie w stanie wpłynąć na Rosję? No, mało prawdopodobne, tak? Może niektóre mocarstwa... Pewnie Chiny miałby duży głos, tak, czy po prostu duży wpływ na Rosję, czy na, na decyzję Putina, no, ale Chinom tak naprawdę zwisa to, tak, czy będzie po prostu wojna, czy też nie. Dani to nawet po prostu będzie na korzyść, bo będą mogli doposażać tej Rosję, będą mogli robić po prostu interesy z Rosją. Dla nich to będzie po prostu, później zdają sobie sprawę, że jak zakończy się wojna, o ile by ona by się zakończyła, tak, nie byłaby to wojna z użyciem broni nuklearnej, to świat będzie potrzebował ogromnej ilości wszystkiego i znowu będą znowu Chiny tym zarobią, bo będą sprzedawać swoje produkty na cały świat. Więc tak miałaby wyglądać sytuacja jeśli chodzi o świat, czyli Benjamin Netanyahu boi się nieobliczalności Rosji, boi się praktycznie tutaj trzech rzeczy. Znaczy ja powiem w ten sposób, no, nieobliczalność Rosji y, to jest nie tylko jakby kwestia decyzji, które y, mogą zapaść, tak, a więc uży, użycie tutaj broni nuklearnej, tego co ostatnio mówił właśnie Putin grozi użyciem broni nuklearnej, ale też nieobliczalność pod tym względem, że y, praktycznie tutaj mogą puścić gdzieś nerwy. Może też na przykład. Y, Puścić nerwy, jeśli chodzi o dowódców wojskowych rosyjskich, tak? E, na przykład mogą oni się zbuntować przeciwko Putinowi, e, mogą zaatakować jakieś państwo NATO i wtedy dojdzie do konfliktu e, globalnego, tak? E, no zobaczmy sobie, że no to jest praktycznie tutaj e, teren e, wojenny. Gdyby na przykład jakiś wojskowy zbuntował, zbuntował się, ostrzelał na przykład jakieś państwo należące do NATO, no już mieliśmy tego przypadek, tak? W Polsce, gdzie spadły dwie rakiety, zabiły dwóch praktycznie Polaków e, przy granicy z Ukrainą. Ale gdyby na przykład taki atak został przypuszczony na jakieś miasto, tak, w Europie, no to jest może, to może być po prostu wstrząsająca sprawa czy na przykład zniszczenie elektrowni atomowej tak, na terenie Ukrainy e, to przecież jest gigantyczne zagrożenie dla świata tak? e, gigantyczne praktycznie zagrożenie dla świata, a więc no, szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego e, mówiąca o tym, co po prostu nas może czekać i wielki głód tak? wielkie niedobory na świecie no ten głód to właśnie może wynikać chociażby tutaj jest kwestia dotycząca Ukrainy tego wielkiego portu, gdzie tam transportowanych jest mnóstwo zbóż. Na cały świat, do Afryki, tak. Niby tam zostało podpisane porozumienie pomiędzy Rosją a Ukrainą w Turcji, tak. Turcja była praktycznie tutaj świadkiem podpisania tego porozumienia, no ale sytuacja dalej jest patowa, tak, no bo potem następnego dnia okazało się, że Rosja i tak oszczera ten port. Blokowanie tego portu powoduje, że są gigantyczne problemy, jeśli chodzi o dostawy zbóż na cały świat. Więc rzeczywiście jest to gigantyczny problem. Pewnie wielu osobom w Polsce nie nawet nie śniło się tak, że po prostu, jakby Ukraina, port w Odeście jest tak gigantycznym miejscem przeładunku zbóż. Tak, to ma takie istotne znaczenie. A tak rzeczywiście jest, tak? Natomiast, yy, no w ogóle ten konflikt, yy, bo tutaj, tutaj mówimy o tym porcie, w, na jeśli chodzi Ukrainy, ale gdyby na przykład została użyta broń nuklearna, czy na przykład elektrownia atomowa została by zniszczona, oszczelana, yy, no to następuje skażenie radioaktywne. Ja pamiętam taką przepowiednię Jackowskiego, gdzie on mówił, że spadnie jakaś niebezpieczna chmura czy po prostu coś co będzie w powietrzu co spowoduje że rolnicy nie będą mogli zbierać swoich plonów no właśnie być może to będzie związane z tym że elektrownia atomowa zostanie zniszczona będzie chmura radiaktywna i co z tego że rolnicy posadzą po prostu swoje tutaj Plony, tak. Natomiast nie będą mogli tego zebrać, bo będzie istniało ryzyko, że to będzie skażone, że to nie będzie niebezpieczne i będzie praktycznie zakaz tego zbierania. Tak. A więc, no, będzie gigantyczny problem z żywnością. Ludzie będą wtedy musieli być zdani tylko na żywność przetworzoną. Rzeczywiście, tak. Gdyby na przykład takie skażenie miało miejsce, no bo wiadomo, no, wszystko, co praktycznie w rolnictwo, czy ziemniaki, czy fasola, czy truskawki, czy po prostu owoce sezonowe, czy nowaliki, to byłoby skażone, tak. Więc Tutaj ludzie byli skażeni na półprodukty. No a wiadomo, takie półprodukty też wyprowadziły później do chorób, no bo to jest nie jest do końca po prostu zdrowe, tylko same takie półprodukty jeść. Więc no, gigantyczne kłopoty dla świecie, niedobory, braki. E, tak, e, a więc wielki głód, e, wielki głód, chociaż tutaj no, to nie musi być dosłownie tak, że na przykład w Polsce będzie taki wielki głód, tak, że ludzie będą umierać z głodu. E, no wiadomo, na pewno są ludzie, którzy są biedni, którym po prostu brakuje, takim ludziom należy pomóc, ale jakby po prostu ceny podstawowych produktów mogą bardzo mocno e, poszybować do góry, tak, to co nam się teraz praktycznie w głowie nie mieści, tak, no bo e, możemy pójść do sklepu i mamy szerokie wybór, Tylko kwestia jest praktycznie portfela kto ile ma pieniędzy, co, kto, kto co chce sobie kupić, tak? Oczywiście, nas, nasz standard życia jest zdecydowanie e, może nie wyższy, ale zupełnie inny niż to miało miejsce w latach 70., gdzie były braki, jeśli chodzi o sklep. Inna sprawa, kto ile zarabia, jakie ma wydatki, tak, no to już jest inna sprawa, ale jakby dostępność do tych produktów, a może się okazać, że niedługo będzie po prostu problem z dostępnością do tych produktów, tak, co sp będzie spowodować, że będzie powodować, że podstawowe produkty będą, cena za te podstawowe produkty będzie wysoka w sklepach, tak. No, właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, na temat tej wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotyczącej premiera Izraela. No, ale co Izrael też w tej sprawie chce zrobić? No i też pamiętajmy o tym, że przecież widnieje tutaj, tak, czy istnieje po prostu ryzyko konfliktu Izrael kontra Iran. Gdyby doszło tam do tego konfliktu, do użycia broni nuklearnej, to też byłby gigantyczny konflikt światowy, tak, w który mogły być zaangażowane różne państwa na świecie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słanie. Jeśli mi jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij dzwoneczek, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.